yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Longshorestags doszło do masakry cywilów. Zginęli z ręki Leona Rindera, człowieka Hansena od 8 lat. Rinder niedawno opuścił szeregi Bargestu. Rodziny ofiar chcą, żeby go odnaleźć i odpowiednio potraktować. Na miejscu znajdź Brianne Dolson, przedstawicielkę Longshore. Powie ci więcej. Do usłyszenia. Siemka, z tej strony Pressout i witam was w kolejnym odcinku Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC. Słuchajcie, właśnie ten poprzedni odcinek jednak wam podzieliłem, ponieważ on wyszedł godzina, jedna minuta, ale to i tak dużo moim zdaniem. A i tak mi się nie wydaje, żeby wszystko w jednym tytule się zmieściło, wszystkie te dwie misje. No i tutaj właśnie Mr. Hens zlecił nam kolejny kontrakt, który za który się po prostu weźmiemy. O, jeszcze Songbird do nas napisała. Wi, wszystko ok? Nagle zniknęliście. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni poza hotelem. Cieszę się, że wszystko dobrze. Martwiłam się, bo do czegoś ci się przyznam. Gdyby Hansem nie zawinął, myślałem, że to już koniec. Wszystko zaczęło się tak na serio, ale nagle pojawiasz się ty, znowu ty. Odpowiednie miejsce, idealny czas. Wróciliśmy do Grywi. Nadal się zastanawiam, czy nie zniknęłaś celowo. Myślisz, że planowałem wpaść w łapy Hansena? Wi, proszę cię, znam lepsze sposoby na komplikowanie sobie życia. Na szczęście dla nas obu nigdy nie popełniam dwa razy tego samego błędu. Poza tym teraz już naprawdę siedzimy w tym razem. Będziemy w kontakcie. Wracanie kota ogonem. Nigdy nie wiadomo, po czym się... No, czego możemy się spodziewać. Po osobach, które aktualnie poznaliśmy. Tak jeszcze patrzę na te wszystkie rzeczy. A, ja miałem cały czas to w użyciu, dlatego ja taki wpierdziel chyba dostawałem. Ale nie no, wszystko mam inne wyposażone. $107,000 dostałem za to wszystko, więc nieźle. O, to jeszcze sprzedam. I to też. Te skurwysyny od Hansena znów mordują. Pamiętasz te... Dobra, wezmę sobie dziennik i... Weźmiemy sobie ten kontrakt. Człowiek, który zabił Jasona Formana. Spotkaj się z Brianą podczas nocnego czuwania. Przepraszam, że przeszkadzam.
Jestem V od Hensa. Briana? Briana, sorry. Marta, ten mężczyzna nam pomoże. Ten mężczyzna teraz cię zostawimy. Pomoże. Dobrze? Dobrze. Idźcie. Niech on cierpi. Niech ten morderca cierpi. Pozabieram wam te drzazgi. Wybacz. Wszystkim udzielają się emocje. Zanim zaczniemy, chcę wiedzieć, skąd jesteś. Wiesz coś o życiu w Dogtown? Powinno zależeć ci na czasie. Im szybciej opowiesz mi o tym mordercy, tym szybciej zacznę działać. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Jestem dzieckiem ulicy. Nie miałem łatwego startu, ale jakoś dałem sobie radę. Życie dzieciaków w Dogtown pewnie wygląda podobnie. Tyle, że nie uciekają przed gliniarzami. Przed gliniarzami nie. To prawda. Teraz się znamy. Briana. Uciekłam do Dogtown przed Tigersami. 6 lat temu. Większość z nas nie ma więcej niż to zdanie czy dwa o poprzednim życiu. Dlatego chcę mieć pewność, że za pieniądze, które dla ciebie zebraliśmy, kupujemy sprawiedliwość. Mhm. Zebraliście? Czyje to pieniądze? Ludzi, których widzisz. Mamy dość bierności. A czym dla was jest sprawiedliwość? Bo słyszałem różne definicje. Leon Rinder ma zginąć. To morderca. Był człowiekiem Hansena. Tja, tę sprawiedliwość już znam. Tak myślisz? Marta, poznałaś ją. Rinder zabił jej syna Jasona, jego kolegów i 4 innych mieszkańców. Jason, Caleb, Dionta, Omar, Farel, Matias, Alisa, Tamika. Wiesz, czemu Rinder spotkał się z Jasonem? Nie mam dalej ten strój w ogóle. Przepraszam, ale ja muszę go zdjąć. Siura mi było widać przez sekundę. Hech. Kosiarzami i tyle. Z kosiarzami? Jason był wplątany w jakieś brudne interesy? To był 20-latek, który próbował przeżyć w Dogtown. Nie anioł, ale miał serce tam, gdzie trzeba. Marta o to zadbała. Rinder nie jest już w Bargeście? Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem, że to potwór. Bezlitosne zwierzę. Co go łączyło z Hansenem? Był z nim w Dogtown od początku. Słyszałam, że wykonywał rozkazy, których nikt inny wykonać nie chciał. Czemu zabił tych wszystkich ludzi? Bo potwór zawsze będzie potworem? Słuchaj, Jason, syn Marty, chciał być fikserem, miał coś załatwić dla Rindera. To on go tu ściągnął. Spotkali się, doszło do kłótni. Rinder otworzył ogień i ciągle zmywamy krew ze ścian. Rozpoznawaliśmy ich po wszczepach. Rozumiem. To było w ciele Jasona. Zaszyfrowana, ale pewnie sobie z tym poradzisz. Możesz też przeszukać okolice. Nadal widać ślady. Co może być na tej drzazdze? Nie wiem. Kolejny relik. Hej. Rindera, tam będą szczegóły. Zadbam o to, żeby Rinder cierpiał. Możesz to przekazać matce Jasona. Dobrze. Przekażę. V.
Teraz wiesz, co przeżyliśmy. Nie zawiedź nas. Nie zawiodę. Przynieś nieśmiertelnik Grindera. Będzie przypominał innym psom, że potrafimy się zemścić. Nie jesteśmy bezbronni. Do zobaczenia. Złam zabezpieczenia z drzazgi. Możemy jeszcze zbadać miejsce. Ślady butów. To po wojskowych butach. Wziął rozbieg i wskoczył na dach tego domku, zawadzając o barierkę. Jakieś 3 metry w górę. Musiał ważyć ze 160 kg, żeby zostawić takie głębokie ślady. Czyli Rinder jest albo skocznym łasuchem, albo ma założone wspomagane ścięgna. Ciężkie wszczepy bojowe i wygląda jak jebany czołg. Ot zagadka. Ta zagadka. Zagadka, zagadka. Barierka tutaj wywalona, tak samo tutaj. No i co ja mam tu jeszcze zbadać niby? A, tutaj jeszcze. Ślady po kulach. Zostawiają tylko kulę 05 cala z MK31 HMG. Karabin ciężki jak skurwysyn. Bez modyfikacji ramion nie jesteś w stanie go utrzymać. I popularny wśród żołnierzy Militechu. Albo ex-żołnierzy jak Rinder. Wychodzi na to, że tylko on strzelał. Śladów po innych kalibrach nie widzę. Ktoś nas nosił tu łusek różnego kalibru. No. Tylko po co? To wygląda jak skarbiec jakiegoś dzieciaka. Pewnie zbierają łuski po strzelaninach i się nimi wymieniają. Też tak robiłem. Na temat Rindera nic mi to nie powie. Ale chociaż poznałem młodzieńcze pasje Johnnego Silverhanda. No. A, to szrot. Pewnie leży tu od tygodni. Hej, ostatnio mi napisałeś, że musisz uporać się z teraźniejszością i że nie zostało ci wiele czasu. Powinnam o czymś wiedzieć? Pytam, bo jakby nie patrzeć, pracujemy razem, a zabrzmiało to dość złowrogo. Okej, to brzmi nawet groźniej i dziwniej niż sobie wyobrażałam, ale wiesz, że muszę cię o to pomęczyć, jeśli nagle okaże się, że odpadniesz nam w środku misji. Miewam krótkie ataki, ale pod kontrolą wszystko będzie dobrze bez obaw. Pierwszą rzecz, jaką nauczyło mnie życie w Samsach z Metroplexu, to, że nigdy nie mamy pełnej kontroli nad niczym. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą czynniki zewnętrzne, na przykład ludzie, na których musimy polegać. Moi starzy zmienili się w warzywa podłączone do Braindance'u i paśnika podającego dragi 24/7. Mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa najpierw wciągnął mnie w syf handlu czarnymi BD, a potem w syfie zostawił. No, to się często zdarza niestety. Z handlu czarnymi PDA do FIA? Nieźle. Dorosłam trochę, szukałam szczęścia w krainie snów, a znalazłam studio, które zamiast aktorów rekrutowało agentów FIA. Powierzyłam swoją przyszłość agencji i człowiekowi, którego traktowałam jak przyjaciela, a skończyłam w innych slumsach. Dlatego, kiedy ktoś mi mówi, żebym się nie martwiła, że ma nad wszystkim kontrolę, pozwól, że odpowiem gówno prawda.
Jak na razie radzę sobie z moją przypadłością. Do wszystkich mieszkańców mówi Kurt Hansen. Lockdown stał się obszarem działania wrogich kolaborantów. Czekajcie, muszę chyba jeszcze wejść na górę, tak mi się wydaje. Czy nie? Raportujcie każdą podejrzaną aktywność. A, tu jeszcze. Dziura w betonie. Kurwa. Rinder zrobił dziurę w ścianie. I w ziemi. Człowiekiem. Widzisz to wgniecenie i krew? Musiał kimś uderzać w tym miejscu. I to nie jeden raz. Jakby był w jakimś szale. Wygląda na to, że szukasz nawszczepianej maszyny do zabijania, która nad sobą nie panuje. Ta. Na to wygląda. Dobra, złam zabezpieczenia drzazgi. Dobra. Jason, mam dla was klienta. Typ chce sprzedać wszczepy bojowe Militechu trzeciej generacji. Slava Makarov. Bardzo dobrze. Śli do nas do Pacyfiki dawny motyl Los Osos. Skąd je ma? Ty mi lepiej powiedz, ile mu za nie dacie. Jak to będzie jakościowy sprzęt? Będzie. To dużo. Kilkadziesiąt tysięcy. Kurde, ale procent dla mnie. Nie żartuj, dostaniesz stałą stawkę. Chcesz więcej? To niech ci ten typ do... Ech, z wami da... A, sorry. To niech ci ten typ da... Wyglądało jak O. To A. Ech, z wami tak zawsze. Czy mi się opłaca tutaj brać... jakiekolwiek auto, nie. No, nie mogę. Wow, wow. Właśnie. Podwójny skok nie amortyzuje moich upadków. Znaczy, może by amortyzował, jakbym normalnie podskoczył pod koniec. Braindance to jest przecież jakaś bieda. No wiem, ale lepszego nie mieli. Być dokładnie, to by mieli. O, wziąłem ten samochód od Bargestu, czyli od ludzi Hansena, tak o... Nara. Serio? Muszą mnie tak naokoło? Przecież to jest dosłownie prosta droga, która prowadzi mnie do tego samego miejsca. No proszę was. Tam jest! Łapcie mnie, zbrodniarz. Nowe życie, stare parówki. Bill Mitchell. A, to są ci policjanci, te sieroty. Ci idioci w sumie bardziej bym powiedział nawet. To nie, na razie się tym nie zajmuję.
Okej, okay, prawie mnie coś potrąciło, ale żyję. Dobra, wejdź do motelu. Mogę coś zorganizować, przynieść coś, coś do picia, coś świeżo, coś... Kroczek w boczek, albo chuj ci w dupę. Weź się odwal. No, on ma dalej problem. Gniesz jak stara pała. To czekajcie. Ja nie wiem, czy ja muszę to być po cichu. Opuszczony hotel pełen złodziei organów. Tu Linder przyszedł robić interesy. Ciekawe, czy znajdziemy go na jednym piętrze, czy na kilku. Kawałek po kawałeczku. Kurde, myślałem, że miałem ostrze modliszkowe tutaj pod tym slotem, ale się jednak pomyliłem. O, patrzcie. Uszkodzony podajnik taśmowy, ciężki karabin MK31. Tak, wiem, że widzę, widzę, że jakiś typ do mnie biegnie z kosą czy czymś innym. Ale to jest chyba ten karabin maszynowy Reindera. Tu broń Reindera. Typie. No cholerę się plujesz. No. Yo, 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 yo. Все, тебе каю. Okej. Dużo to jest w ogóle dowodów. Ubrania. Upiór. Powiedziałem upiór chyba na samym początku, nie wiem już. O. Mamy chyba kamizelkę. Z kamizelką Bargestu napisali. Bargestu, no. Dlatego ceny na rękach i nogach. Kurwa, pocięli go i sprzedali? Chuj wie. Na pewno poznaliśmy jego cenę. Wartościowy człowiek. No pisze nawet Reinder. Albo chociaż ten nieśmiertelnik. Trup. O kurde. Tablica z danymi. Ej, czy to nie jest ta z tego? O Jezu, jak ona się nazywała? Nie mam pamięci do imion w ostatnim czasie. Gram teraz w tak dużo gier, że ja nie pamiętam tych imion. Chyba, że gram w Alana Wake'a. Dobra, patrz jeszcze, czy... A, na dole jeszcze jest jakiś dowód, jakby nie patrzeć. A, bo dobra, już walić ten dowód. Najwyżej jak będziemy schodzić, to sobie jeszcze go odkryjemy. To nie on. Szczep oka. Tutaj kogoś cieli.
I to niedawno. Widać jeszcze w miarę świeże ślady krwi. Flaki na ścianach. Krew na ziemi, wszczep oka na stoliku. Mają dryg do wystroju wnętrz. Pełna profeska. To Kozio. Świeżo po operacji. Nieprzytomny, ale żywy. Skurwysyny nie tracą czasu. Instalują sobie wszczepy, które nie zdążyły ostygnąć po poprzednich właścicielach. O, cholera. A, to była zmyłka. Że to niby jego przerobili. Dobra, tego się nie spodziewałem. Co jest? Fuck. Jopuj mać. Fuck, ktoś dzwoni do mnie. Right fucking now. Dobra, uciekam. On odpala te swoje granaty trujące. Nią. Nie teraz, Boże, dalej dzwonią. Dobra, wal się. Dostań się do Reindera. A. Czyli to jest Reinder, nie tamten typ. Spokojnie, nie strzelaj. No chyba kurwa nie zabijesz bezbronnego człowieka. No, mów. Reinder? Miałeś wyglądać trochę inaczej. Groźniej. No, Reinder. Ale z Reindera, jak widzisz, niewiele zostało. Kto cię przysłał? Hansen? Jestem tu, bo zabiłeś ludzi w Stax. Co? Moment. Byłem w Stax, próbowali mnie oszukać. Ale nikogo nie zabiłem. Mam te... zaniki pamięci. Coś jest nie tak. Jestem chory, okej? Okay? To jakieś nieporozumienie. To nie wyjaśnia twoich zbrodni, człowieku. Zwłaszcza w świecie cyberpunka. To sprawka kosiarzy? Czemu cię pocieli? Bo tego chciałem. No co? Sprzedałem im wszczepy. To może i pokręcone chuj, ale dotrzymują umów. Może mi jeszcze powiesz, że ten wielki cham, który się na mnie rzucił, to Reaper? Nie. To dowód, że za ochronę nie warto im płacić. Słyszałem, że byłeś blisko Hansena. Co on ci zrobił? Nie widać? Zostawił w dupie bez kasy, koledzy to samo. A ja dałem temu skurwysynowi 8 lat życia. 8? Miał ze 20 lat. Głupi młodziak zapatrzony w Hansena. Miało być braterstwo broni, a jeden kłopot i kolegów nie ma. Klasyka. Zabiłeś tego dzieciaka Jasona i 7 innych osób. Dlaczego? Jestem chory, rozumiesz? Chciałem sprzedać swoje wszczepy, żeby zdobyć kasę na leczenie. Jason miał mnie skontaktować z kosiarzami.
Mhm. I skoro tu jesteś, to cię skontaktował. Tylko chciał mnie naciągnąć. Zaczął machać gnatem. Kolejny skurwiel z Dogtown! Jebane zwierzęta. A potem... Potem kurwa nie pamiętam. Co to za choroba? Żaden Reaper w Dogtown ci nie pomógł? Nie powiedział co to? A jakby pomógł, to bym tutaj leżał? Wypatroszony przez kosiarzy z techu trzeciej generacji? Może te chujowe wszczepy założyłem dla jebanego żartu, co? Mordowałeś na zlecenie Hansena. Przez lata. To pamiętasz? Kurwa, co ty chcesz usłyszeć? Że się przyznaję? Do tego, co pamiętam? Do tego, czego nie pamiętam? Że żałuję? Dobra. Przyznaję, żałuję. Żałuję, że zostałem najebane lata z Hansenem. Byłem głupim gnojkiem wykonującym rozkazy. Cokolwiek zrobiłem, przepraszam. I tak gówno wiesz o życiu w Dogtown, kurwa! Dogtown go przeżyło i wysrało. To miejsce musi być pełne takich jak on. Ale też bez przesady. Nie wszystko jest winą Hansena. No. To słucha? Ma własny rozum. Czego nie wiem o Dogtown? Kosiarze nie próbowali zrobić mnie w chuja. Kosiarze! Jakoś odszedł od niego, tak. Więc... No. Dogtown jest pełne takich śmieci. Nie są lepsze od Bargestu. Widziałeś, jak oni żyją? W tych kontenerach? Zwierzęta. Próbujesz wyrwać się z tego syfu, to ci nie pozwolą. Chcą, żebyś gnił razem z nimi. No, mów. Sprawdziłem ślady. Tylko ty strzelałeś. Dziury w ścianach były po kulach z wojskowej broni. Waliłeś głową Jasona w ziemi kilkadziesiąt razy. Resztą rzucałeś jak szmacianymi lalkami. Krew była wszędzie. Nie, niemożliwe, pamiętałbym. Raczej nie kłamie. Naprawdę może mieć te zaniki pamięci. Dodaj do tego ciężkie wszczepy i wściekłość, z jaką mordował, a wynik wydaje się oczywisty. Mhm. Jeśli to cyberpsychoza, to jest szansa, żeby mu pomóc. Dzwonić do Reginy? Wi, znałem cwaniaczków, którzy zaciągnęli się do armii, żeby zarobić. Kurwa, sam do nich należałem. Ale 8 lat u Hansena? 8? Jebać go. To co? Mam go po prostu dobić? To jego karma. Zasłużył. Nie, ja go i tak zabiję. Będziesz się litować nad każdym skurwysynem, któremu nagle zrobi. Teraz się nie będę litować. Dałem im słowo, że go zabiję, to tak zrobię. Rinder, zaniki pamięci, napady szału. Nie zakładałeś, że to może być cyberpsychoza? Cyberpsychoza? Bo co? Bo się kurwa broniłem? Próbował mnie okraść, śmieć pierdolony! Spójrz na mnie. Co jeszcze mam kurwa stracić? Oszukali mnie. Wszyscy. Byłem żołnierzem, a teraz? Spójrz kurwa! Miałeś czas, żeby się wycofać, zanim zachorowałeś. Byłem 20-letnim gnojkiem, który uwierzył w Hansena. Nie ja jeden. To czyja to wina? A te pizdy, co je niby zabiłem w Stax? Jebać ich. Jebać Dogtown. Wszystko bym tam rozjebał. Syf pierdolony. Na co czekasz? Mocno się zastanów. Nad kolejnymi słowami. Hej, hej! Posłuchaj. Mnie nie ma. Nie ma. Jestem trupem. Chcieli mnie zabić. Zabili. Bardziej martwy nie będę. Przekaż im, że Leon Rinder nie żyje. Nie skłamiesz. Przekaż, a dam ci swoje rzeczy. Ukryte. Albo chuj. Strzelaj! Błagać cię nie będę. Powiedzmy, że ci daruję. I co potem? Nie wiem. Będę szukał pomocy. Jakiegoś dobrego Reapera. Nie chcę tak skończyć. Nie tak.
Nie w tym gównie. Vi, to zwykły morderca, który próbuje wziąć cię na litość. Łatwo żałować, jak się ma lufę przed twarzą. I teraz mam znowu dylemat. Po prawo jest diabeł. Po lewo... Mów. Powiedzmy anioł, tylko że no... To jest litość. Dla niego. Na co czekasz? No i teraz się zastanawiam. Bo niby powiedziałem, że go zabiję i w ogóle, ale... Trzymam się słowa. Trzeba było nie brać wszczepów. Niestety. Taka moja decyzja. Ja też im obiecałem, że to zrobię. No i jeszcze musimy dostarczyć ten nieśmiertelnik Brianie. Dobra, jadę skrótem. O kuźwa, Bargest. Ale zajęli się chyba kimś innym. To co robi robot na środku ulicy? Matko kochana! Ludzie, sami wchodzicie pod koła. Jak wy tak możecie? Masakra. No już pozbyli się tego wozu. I jak udało się? Rinder nie żyje, prawda? Nie zawiodłeś nas. Rinder nie żyje. Był w Pacyfice. Skurwiel. To trzeba było zrobić. Dziękuję ci. W imieniu nas wszystkich dziękuję. I ja dziękuję. I co, i nawet nie powiesz, że on był chory, czy coś? Cześć. Fajnie. Cel zabity? Zneutralizowany. W takim razie kontrakt zamknięty. No i 8000 dostaliśmy. Dobra, wiecie co? Nie muszę oddzwonić i przy okazji wypadałoby już kończyć, bo już chyba prawie 40 minut wyszło za jedną misję. A ja i tak w tytule więcej nie zmieszczę, więc może prawdopodobnie... Bo ogólnie jak zaczął Mr. Hens do mnie dzwonić, to ja nie mogłem zapisać gry. A akurat właśnie chciałem zapisać i wyjść. Ale zaczął dzwonić, mówię, dobra, już nagram ten jeden odcinek jeszcze, bo i tak jeszcze chciałem właśnie jeden odcinek nagrać, bo no dawno tego Cyberpunka nie nagrywałem. A ile mam już zrobionych kontraktów u Hensa? 6.
tu mamy aktualnie dwa, to jeszcze dwa kolejne się chyba odblokują kiedyś tam. No i muszę jeszcze ogarnąć te terminale z relikiem i zwiększoną aktywność grup przestępczych. I kontrakty oczywiście. Ale te zorganizowane grupy to są chyba tylko 3 albo 4. Musiałbym jeszcze się upewnić i wam powiem w innym odcinku. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC.